Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Woropińska i witam Państwa na kolejnym webinarium, które się odbywa w ramach czwartej rundy programu rozwoju bibliotek i jest adresowane do jego uczestników. Czwarta runda programu rozwoju bibliotek to jest tak naprawdę część dużego programu rozwoju bibliotek, realizowanego dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. To tyle formalności. Ja już w tym momencie widzę, że jest z nami Natalia Gromow, nasza dzisiejsza ekspertka i prezenterka i osoba, która przygotowała materiał, który będziemy dzisiaj prezentować. Natalia, ja Ciebie poproszę, żebyś się sama przedstawiła za chwilę. Lepiej zrobisz to niż ja, ale ja tylko jakby na wstępie powiem, że Natalia to jest z jednej strony dyrektorka, ale z drugiej strony osoba niezwykle doświadczona w tematach rzecznictwa, przez wiele lat zajmująca się z ramienia biblioteki promocją i komunikacją, a też od lat również współpracująca z FRSI i pokazująca innym bibliotekarzom, jak to robić skutecznie. Nie mogę o tym zapomnieć, że jest również oczywiście członkinią Stowarzyszenia LABIB, czyli jest bibliotekarzy aktywnych, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i zachęcają innych do tego samego. Natalio, ja Ci w tym momencie oddaję głos, a na Państwa czekam na czacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Właściwie Martyna już wszystko powiedziała. Ja tylko powiem, że ja też jestem bardzo związana z tematem rzecznictwa i stosuję to rzecznictwo u siebie w bibliotece. Stosuję też rzecznictwo w momencie, kiedy w ogóle mówimy o bibliotekarzach w Stowarzyszeniu LABIB, bo uważam, że jest to naprawdę niezwykle skuteczne, ale też bardzo przyjemne narzędzie do tego, żeby budować pozycję biblioteki. W tej chwili, tak jak Martyna powiedziała, kieruję Biblioteką Gdynia i to, co Państwu dzisiaj pokażę, to będzie właśnie prezentacja wizerunkowa, prezentacja rzecznicza, gdzie jako przykład podaję właśnie swoją bibliotekę. Natomiast tak jak Martyna mówiła, bardzo proszę, żebyście zadawali Państwo pytania, zapisywali je na czacie w tym trybie pytań, bo bardzo chętnie później na nie wszystkie odpowiem. Wiem, że są takie pewne obawy związane z rzecznictwem, w tym sensie, że niektórzy z nas po prostu uważają, że to narzędzie może być nieskuteczne, że jest to kolejna rzecz, którą biblioteki powinny robić. Nie widzą niektórzy po prostu żadnych korzyści albo niewielkie korzyści. Wiążą to z promocją biblioteki, co oczywiście jest słuszne, natomiast rzecznictwo absolutnie nie jest promocją biblioteki. Rzecznictwo to jest przedstawianie problemów naszych użytkowników i pokazywanie, w jaki sposób biblioteka może te problemy rozwiązywać. I tutaj chodzi o to, żebyśmy pokazywali, żebyśmy właśnie, rzecznictwo kierowane jest najczęściej do władz samorządowych, do naszych organizatorów, ponieważ no są to właściwe osoby do tego, żeby dawać nam narzędzia do rozwiązywania właśnie tych problemów, które mają nasi użytkownicy, nasi mieszkańcy. I właśnie ta perspektywa, ta zmiana jakby przedstawiania tego, co się dzieje w bibliotece z perspektywy wewnętrznej, czyli z tego, w jaki sposób my, bibliotekarze, pracownicy bibliotek, postrzegamy naszą działalność na perspektywę odbiorcy, czyli mieszkańca, bo pamiętajcie, że odbiorcy biblioteki, nasi czytelnicy, nasi użytkownicy to są przecież wyborcy bądź dzieci wyborców i mają naprawdę duże przełożenie na to, jak te nasze władze samorządowe będą wyglądać. I właśnie zmiana tej perspektywy, wejście w buty użytkownika, pokazywanie, w jaki sposób biblioteka rozwiązuje problemy tychże użytkowników i w ogóle społeczności lokalnej, jest jedną z takich rzeczy, które wpływają na decyzje naszych organizatorów. Biblioteka nie może być odrębną instytucją, która sobie działa gdzieś tam w próżni i realizuje swoje własne cele. Biblioteka działa w konkretnym miejscu, w konkretnej
miejscowości z konkretnym samorządem i jakby to uszczegółowienie i dopasowanie naszych działań do celów samorządu jest w tym, oczywiście w takim zakresie, w jakim jesteśmy w stanie to zrobić. Jest czymś, działaniem na korzyść mieszkańców i jest czymś, co powinniśmy robić i to jest właściwie to clue rzecznictwa. Co jest ważne w rzecznictwie? Ja odkąd zostałam, już robiłam to wcześniej, kiedy pracowałam w Bibliotece Wojewódzkiej, to namówiłam mojego dyrektora do tego, żebyśmy szkolili cały nasz zespół właśnie z rzecznictwa i teraz pracując tutaj w Gdyni też wszystkich moich nowych pracowników jakby przeprowadzam przez to rzecznictwo, bo chodzi też o to, że w rzecznictwie, w działaniach rzeczniczych bardzo ważny jest zespół i to zespół biblioteki i to, żebyśmy wszyscy mieli jeden cel, mówili jednym głosem i wykorzystywali swój potencjał. Trudno jest być omnibusem, trudno jest mieć zarówno zdolności analityczne, jak i umiejętność występowania, prezentowania różnych rzeczy na forum. Trudno połączyć te wszystkie rzeczy, które są potrzebne w tym, żeby dobrze prowadzić rzecznictwo w jednej osobie, chociaż oczywiście na pewno istnieją takie osoby, ja do nich absolutnie nie należę, więc warto wykorzystywać potencjał swojego zespołu, ale też potencjał czytelników, bo rzecznictwo to jest również angażowanie naszych czytelników do tego, żeby stawali się rzecznikami biblioteki, żeby przedstawiali w jaki sposób biblioteka, żeby mówili za nas, w jaki sposób biblioteka realizuje ich potrzeby, bo też ten głos użytkownika jest dużo, dużo ważniejszy, dużo bardziej słyszalny niż głos jakiegokolwiek bibliotekarza. Tak po prostu jest i powinniśmy też o tym pamiętać. Więc to, co chciałam Wam pokazać dzisiaj, to jest taka propozycja prezentacji wizerunkowej, bo tak jak rozmawialiście o rzecznictwie, to z pewnością mówiliście o tym, czym jest komunikat rzeczniczy, a jeżeli nie, no to zachęcam naprawdę do przejścia tego kursu online'owego, który proponuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, bo tam naprawdę dużo jesteśmy w stanie się nauczyć i przećwiczyć takich umiejętności, przećwiczyć te umiejętności rzecznicze. Natomiast prezentacja rzecznicza jest jednym z narzędzi, które możemy wykorzystać, mówiąc o tym, co robi biblioteka dla lokalnej społeczności. I tutaj wspólnie z Martyną próbowałyśmy właśnie przygotować taki uniwersalny szablon prezentacji rzeczniczej. On jest bardzo ładnie opracowany przez Asię z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W tej chwili wklejone są do tego szablonu i to zostanie Wam dzisiaj zaprezentowane. Informacja na temat biblioteki, mojej biblioteki, bo mi było tak jakby najłatwiej było mi przygotować przykład dotyczący mojej własnej biblioteki, tego co robimy. Natomiast myślę sobie, że jest to na tyle uniwersalne i ja się będę starała też Wam dzisiaj powiedzieć, w jaki sposób z tego skorzystać, żebyście mogli taką prezentację o swojej bibliotece, prezentację rzeczniczą, czyli podkreślającą to, w jaki sposób biblioteka odpowiada na potrzeby mieszkańców, przygotować we własnym zakresie. To jest prezentacja wizerunkowa, czyli taka, która buduje wizerunek biblioteki jako partnera gminy, partnera samorządu w realizacji celów strategicznych i działalności właśnie na rzecz mieszkańców. Jest też, mamy też przygotowany przykład prezentacji problemowej, czyli takiej znacznie krótszej i mniej skomplikowanej, takiej, która odnosi się do konkretnego problemu naszych użytkowników i przedstawienia sposobu jego rozwiązania i oczywiście apelu, czyli taki typowy przekaz rzeczniczy w formie graficznej. Natomiast no, najważniejsze jest to, żeby zapamiętać sobie, że przedstawiamy te wszystkie nasze działania właśnie z perspektywy realizacji potrzeb mieszkańca, a nie potrzeb biblioteki.
I tak to wygląda. To, co widzicie tutaj na tym slajdzie, hasło Biblioteka to ludzie, jest hasłem w ogóle mojej biblioteki. My ten hashtag, my to hasło w formie hashtagu, w formie neonów, w formie napisów w naszych filiach wykorzystujemy. No i się już przyjęło, że ta Biblioteka to ludzie to jest właśnie coś, co określa jakby moją bibliotekę, naszą gdyńską bibliotekę. I też pod kątem tego hasła jest, znaczy i to hasło jakby łączy całą naszą działalność i też bardzo ładnie zgrywa się z tym, co proponuje swoim mieszkańcom właśnie Gdynia, w której działamy. Co znajduje się w tej prezentacji? Po pierwsze, mówimy o tym, w jaki sposób biblioteka wpisuje się w strategię gminy. Przygotowując taką prezentację, musicie pamiętać o tym, że z pewnością to robicie, ale jeszcze raz zachęcam do tego, żeby przeanalizować dokumenty, które są związane ze strategią gminy, czy samą strategię, jeżeli każda gmina powinna w Polsce mieć swoją strategię. Jeżeli nie ma to, znaczy jeżeli nie ma takiej opisanej strategii, no to musimy szukać w różnych innych gminnych dokumentach, bo dzięki temu będziemy odpowiadać, będziemy pokazywać, że biblioteka może być faktycznie partnerem w realizacji tej strategii i może być, może realizować cele, które wynikają ze strategii gminy, nie działa sobie właśnie w jakiejś próżni. W drugiej części prezentacji będziemy mówić o tym, co dzieje się w bibliotece, czyli poprzez działania biblioteczne pokazywać, jak wpływamy na mieszkańców i właśnie pokazywać, w jaki sposób te działania związane są ze strategią gminy. Tutaj mówimy o strategii, w tym przykładzie oczywiście o strategii biblioteki, o strategii gminy miejskiej Gdynia, czyli strategii Gdyni. Będziemy mówić o użytkownikach biblioteki i też na koniec oczywiście przedstawimy perspektywę rozwoju. Myślę sobie, że te cztery kroki są takie dość logicznie ułożone i że spokojnie można to wykorzystywać w trakcie prezentowania właśnie informacji na temat biblioteki przed ludźmi, którzy decydują o naszym losie, czyli przed naszym organizatorem, Radą Gminy, ale też w różnych innych okazjach, przy różnych innych okazjach. Na tym slajdzie widzicie, to jest to, do czego Was zachęcam, czyli sięgamy do dokumentów gminy. W przypadku Gdyni mamy opracowaną nową strategię, w przypadku mojej biblioteki mamy też strategię biblioteki, która została zatwierdzona przez Radę Gminy, więc do czego też zachęcam, bo to bardzo pomaga potem w realizacji konkretnych celów, jest to pewne zobowiązanie. I w biblioteka w strategii gminy Gdynia mieści się w kilku celach, które potem Wam pokażę i w jaki sposób my te cele realizujemy. Ale spójrzcie tutaj na te dwa zapisy. To jest misja biblioteki i misja Gdyni. Mamy w misji Gdyni ważna jest społeczność. W misji w ogóle w strategii Gdyni jakby podstawą nasze miasto zapisało sobie, że podstawą działalności miasta jest robienie wszystkiego na rzecz mieszkańców. Tak? Tutaj mówimy o podnoszeniu jakości życia, o wyzwaniach rozwojowych. W jaki sposób odpowiada na to nasza biblioteka? My budujemy potencjał mieszkańców Gdyni, dajemy im możliwości wszechstronnego rozwoju, tworzymy i rozwijamy tożsamość lokalną. Czyli jakby nasza misja uzupełnia w zakresie naszej działalności tą misję, która jest misją po prostu miasta. Realizujemy konkretne cele strategiczne i tutaj wypisałam, tutaj na tej kolejnej planszy, wypisałam w jakich celach strategicznych mieści się działalność, w jakich celach strategicznych gminy, czyli Gdyni, mieści się działalność naszej biblioteki. Po co? Warto to zrobić przede wszystkim dlatego, żeby pokazać, i tu mówię zupełnie szczerze, żeby pokazać, że znamy tę strategię, że jest ona dla nas ważna. Jeszcze raz podkreślę, że biblioteka funkcjonuje w konkretnej społeczności i w konkretnej rzeczywistości, w konkretnej miejscowości. Druga rzecz, dlaczego warto to robić, to też pokazuje nam jakby strukturę tego, co będziemy mówić i osobom, które słuchają, które zapewne powinny znać strategię
i zapewne ją znają, czyli przedstawicielom samorządu, uporządkuje w pewnym sensie, uporządkuje te informacje, które na temat działalności biblioteki, które chcemy im przekazać. Moja biblioteka działa w ramach 5 celów strategicznych, które zostały wyznaczone w Gdyni, i jakby tym 5 celom strategicznym podporządkowują prezentację działalności tej mojej biblioteki. Przechodzimy do tego, do opowieści o tym, co tak naprawdę robimy w naszej bibliotece, cały czas myśląc o mieszkańcach i cały czas myśląc o ich potrzebach, a także mając w tyle głowy tą realizację strategii gminy. Bo efektem tej prezentacji powinno być, efektem, który chcemy osiągnąć, czyli powinno być poczucie dobrze wydanych pieniędzy, poczucie samorządu, że dobrze wydają pieniądze, że dobrze, że warto inwestować w działalność biblioteki. Stąd ja cały czas jak mantrę powtarzam, że ta strategia gminy i to realizowanie tej strategii jest w tym kontekście bardzo istotne. Jak realizujemy ten cel, który został tutaj zapisany, czyli silne więzi społeczne i międzypokoleniowe w gdyńskiej wspólnocie. I tutaj kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Nie warto w prezentacji rzeczniczej, w ogóle nie warto, mówiąc o działalności biblioteki, przytaczać zbyt wielu liczb, ogólnych faktów, jakichś tam statystyk, bo słuchajcie, tak zapewne wszędzie jest tak samo, wszyscy piszemy sprawozdania, wszystkie te dane na pewno znajdują się w tych sprawozdaniach. Tutaj chcemy zainteresować naszego odbiorcę tym, co mówimy. Czyli musimy tutaj mówić o takich rzeczach, które zapadną im w pamięć, musimy mówić o konkretnych osobach, o jakichś szczególnych osiągnięciach, o tym, co chcemy się pochwalić, żeby właśnie budować ten wizerunek skutecznie działającej biblioteki. Więc tutaj mamy cel, który w Gdyni zapisany jest jako silne więzi społeczne i międzypokoleniowe. I jak my to realizujemy? W mojej bibliotece realizujemy to w ten sposób, że tworzymy przestrzeń spotkań dla naszych mieszkańców i dla użytkowników biblioteki. Badamy ich potrzeby, w jaki sposób oni chcieliby spędzać wolny czas. Dajemy przestrzeń na działalność związaną z rozwojem społeczności lokalnych, ale drugim torem tej naszej działalności jest tworzenie tożsamości gdynianina, czyli propagowanie lokalnych tradycji, lokalnych historii, czyli tego wszystkiego, co wiąże mieszkańców starych i nowych z miejscowością, w której postanowili się osiedlić, bądź po prostu się urodzili i mieszkają. Przykładem takiej działalności jest klub sąsiada, który funkcjonuje w jednej z naszych filii. Tych filii jest 19, więc też tutaj warto pamiętać o wyborze tych przykładów jako najbardziej obrazujących. I zamiast opowiadać o tym klubie, właśnie używając statystyk, ile osób tam przychodzi, jakiego rodzaju zajęcia się odbywają, jak to w ogóle powstało, pozwoliłam sobie tutaj zacytować jedną z mieszkanek, która korzysta z tej przestrzeni, bo tak jak mówię, opowieść o konkretnej osobie zawsze jest dużo bardziej obrazowa i dużo bardziej zapada w pamięć niż właśnie te takie suche dane, które pozwólmy sobie zostawić tylko i wyłącznie na sprawozdanie. I tutaj pani Zofia mówi, że dzięki temu, że biblioteka oddała przestrzeń na działania tego klubu sąsiada, ludzie mają swoje miejsce, jest miejsce na to, żeby się uczyć, miejsce na to, żeby organizować różnego rodzaju zajęcia i też oczywiście korzystać z biblioteki. Drugim takim przykładem, gdzie oddajemy przestrzeń naszym czytelnikom na organizowanie różnego rodzaju inicjatyw, są na przykład książkowe swap party czy zielony bazarek. Książkowe swap party to jest po prostu wymiana książek, wymieniamy książki tematycznie, bardzo dużą
popularnością cieszą się takie swap party związane z książkami dla dzieci, bo po prostu rodzice przynoszą książki, które już dzieciaki przeczytały, a wybierają sobie spośród tych przyniesionych inne i też tworzy się lokalna społeczność, która współdziała ze sobą. Ludzie się poznają, później mamy spotykają się w klubach mam, które działają w naszych bibliotekach. Drugim przykładem jest Zielony Bazarek, inicjatywa pani Asi z jednej z naszych filii, przygotowała saconki, a teraz w tej chwili już po raz kolejny ten Zielony Bazarek funkcjonuje i kolejni mieszkańcy przychodzą po rośliny, ale też zostawiają swoje rośliny i jest to coś takiego, co też jednoczy społeczność lokalną. Ważne jest w ramach tworzenia tych więzi społecznych, ważne są również działania, które są związane z łączeniem pokoleń. I tutaj chciałabym opowiedzieć o warsztatach międzypokoleniowych dotyczących historii Chylonii, jednej z naszych dzielnic, w której uczestniczyli i seniorzy, i uczniowie. Polegało to na opowiadaniu historii dzielnicy. Młodzi ludzie opisywali te historie. To, co było najcenniejsze, to nie te historie i nie te same warsztaty, ale właśnie to, o czym mówi Ania, 12-letnia, która po prostu w czasie tych warsztatów zaprzyjaźniła się z jedną z seniorek i teraz kontynuują tą znajomość, mimo że warsztaty już dawno się skończyły i wspólnie spędzają czas. Asia nie miała tutaj na miejscu babci, tym sposobem zyskała, dzięki tym warsztatom zyskała osobę, która jej poniekąd tą babcię trochę zastępuje. Panie się spotykają i Asia uczy się szydełkowania, a z kolei Ania uczy się szydełkowania, a pani Asia korzysta z wiedzy dotyczącej internetu i nowych technologii. Te cytaty są bardzo ważne. Kolejnym takim przykładem mogą być, tutaj mówię o tym, co się dzieje w Gdyni, oczywiście nie, to są rzeczy, które musicie sobie po prostu sami wybrać ze swojej działalności, w naszym przypadku warsztaty partycypacyjne, gdzie tworzyliśmy tą wspólnotę Gdyni przy planowaniu nowej biblioteki, gdzie zaprosiliśmy naszych bibliotekarzy, ale również naszych czytelników do tego, żeby wspólnie stworzyli plan zupełnie nowej biblioteki. Ten plan potem został zrealizowany, a dzięki tym warsztatom ci czytelnicy całkowicie jakby zmienili koncepcję tej naszej biblioteki i dzięki tym warsztatom zupełnie przesunęliśmy jakby podział architektoniczny tej przestrzeni. Ta biblioteka teraz jest gotowa i się świetnie sprawdza, ale to też jest przykład na to, w jaki sposób mieszkańcy wpływają na naszą działalność. Kolejny cel, który realizujemy w Bibliotece Gdynia, cel strategiczny naszego miasta, to jest tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych w gdyńskich dzielnicach. I tutaj w przypadku mojej biblioteki skupiamy się przede wszystkim na dostępności, ale też dostępności oczywiście bardzo szeroko pojętej, ale też wszelkiego rodzaju udoskonaleniom, które pozwalają korzystać lepiej, wygodniej z naszych usług. Przykładowo w ciągu ostatniego roku trzy biblioteki otrzymały pętle indukcyjne, które pozwalają osobom niedosłyszącym czuć się bezpieczniej i bardziej komfortowo korzystać z naszych usług. Braliśmy udział w zajęciach z języka migowego i też, myśląc o dostępności dla osób spoza Polski, przetłumaczyliśmy wszystkie dokumenty biblioteczne, w tym regulaminy, na trzy języki, co jest bardzo ważne teraz i bardzo dla nas pomocne w momencie, kiedy jesteśmy w tym kryzysie humanitarnym, kiedy jest wojna na Ukrainie i do naszego miasta, zapewne tak jak i do waszych miejscowości, przybywa mnóstwo uchodźców, więc jakby dzięki temu przygotowaliśmy się odrobinę na to, żeby ich lepiej w tych naszych bibliotekach przyjąć i żeby ta przestrzeń była również przyjazna dla nich. Jeśli chodzi o te usługi, to bardzo ważne jest, żeby przypominać naszym samorządowcom, w jakie usługi,
co czytelnik, co użytkownik, mieszkaniec gminy może robić w bibliotece. W tym przypadku tutaj ja wyszczególniłam te wszystkie rzeczy, które można robić bezpłatnie, za które normalnie inne instytucje pobierają pieniądze. W naszym przypadku, tak zapewne jak i u Was, to jest przede wszystkim korzystanie z internetu, komputerów, miejsce do nauki. Mamy też instrumenty muzyczne, z których bardzo chętnie korzystają nasi czytelnicy. Budowaliśmy studio do nagrań podcastów i to też jest coś, co udostępniamy całkowicie bezpłatnie i cieszy się z tego przede wszystkim młodzież. Mamy już trzy grupy z trzech gdyńskich liceów, które regularnie nagrywają swoje podcasty, korzystając z tego sprzętu, który ich udostępniamy, ale nie tylko, bo takim przykładem bezpłatnej oferty wychodzącej całkowicie poza takie sztampowe widzenie tego, co się dzieje w bibliotece, jest na przykład Memory Lab, czyli takie miejsce, w których można digitalizować swoje wspomnienia. Zupełnie za darmo użytkownik może, mieszkaniec Gdyni, każda osoba, która przyjdzie do biblioteki, może zgrać, oczywiście zeskanować dokumenty, ale też zgrać różnego rodzaju taśmy wideo i taśmy magnetofonowe na odtwarzanie na nośnik cyfrowy. Jest to coś, co cieszy się bardzo dużą popularnością, bo okazuje się, że w naszych domowych archiwach jest mnóstwo takich rzeczy, które chcielibyśmy pokazać i zatrzymać to wspomnienie, a na przykład nie mamy teraz gdzie tego używać, więc wiele osób korzysta z tego, szczególnie bardzo fajne są różnego rodzaju nagrania naszych czytelników, jakichś starych audycji, ale też takie nagrania. Gdynia jest miastem nadmorskim, portowym, mieszka tu mnóstwo marynarzy i dość popularną sposobem przekazywania informacji swoim bliskim na morzu było nagrywanie kaset, dzieci się w tym specjalizowały i teraz te kasety nasi mieszkańcy mogą archiwizować właśnie w bibliotece. Kolejnym przykładem działania, jeżeli naszym celem biblioteki jest wymiana sprzętu komputerowego, możemy pokazać, w jaki sposób ten sprzęt komputerowy wykorzystywany jest przez naszych mieszkańców, bo pamiętamy, że tą prezentację rzeczniczą robimy w konkretnym celu, tak, żeby uzyskać właśnie to finansowanie bądź jakąś decyzję pozytywne i pozytywne po prostu patrzenie na bibliotekę, a za czym najczęściej idą pieniądze, więc tutaj mówimy o tym. W naszym przypadku bardzo, bardzo zależy nam na tym, żeby wymienić właśnie ten sprzęt komputerowy i żeby te usługi biblioteczne, ta przestrzeń biblioteczna była bardziej przyjazna, żeby mieszkańcy mogli korzystać z nowych technologii, więc dlatego pokazuję tutaj na tym slajdzie, ile osób średnio korzysta z komputera w bibliotece, co zrobiliśmy do tej pory, w którym kierunku idziemy, bo mam taki zamiar, żeby wnosić o przyznanie mi dodatkowych pieniędzy na zakup tego sprzętu komputerowego. Więc też jakby konstruując tą prezentację, przede wszystkim musicie Państwo wybiec trochę do przodu, to znaczy zresztą robiliście plan rozwoju biblioteki, więc wiecie, jak on jest ważny i ta prezentacja może też służyć temu, żeby przygotować grunt właśnie pod to, co chcemy zrobić w przyszłości dalszej lub bliższej. Warto też, jeżeli wykonaliśmy jakieś rzeczy, które w tym naszym przypadku ta przestrzeń została faktycznie przyjaznie, znaczy jest, została poddana renowacji, modernizacji. Warto też pokazać te efekty, dlatego że obrazki bardzo dobrze działają i też tu widać po prostu, w jaki sposób podnosi.
się jakość użytkowania biblioteki, kiedy pokazujemy to samo miejsce przed i po. No to jest bardzo prosty, promocyjny pomysł, ale cały czas bardzo często wykorzystywany i warto o tym pamiętać, myśląc o bibliotece. Okej. Następny cel to są usługi dostępne dla mieszkańców gdyńskich dzielnic i ja tu tylko pokażę przykłady, tak, w jaki sposób my do tego podchodzimy. Nawiązując oczywiście dalej do strategii, do tego, w jaki sposób realizujemy te cele strategiczne miasta, mamy w Gdyni, realizujemy taki projekt przystani sąsiedzkich, czyli skupiania w jednym miejscu różnego rodzaju usług i tutaj pokazuję nasze realizacje, które prezentując to samorządowi właśnie w takich przystaniach sąsiedzkich, gdzie oprócz biblioteki mieści się żłobek, przedszkole, dom sąsiedzki i w jaki sposób to właśnie można, w jaki sposób można te usługi łączyć, z jaką korzyścią dla mieszkańców. Po prostu mają w jednym miejscu wszystko. Staramy się również oczywiście tworzyć nowe miejsca tam, gdzie nie ma bibliotek. Zawsze jak mamy jakieś fajne zdjęcia, które pokazują to, co robimy, to też oczywiście warto je umieszczać w takiej prezentacji. Inspirujemy się potrzebami naszych mieszkańców. Tutaj mówiąc o tych potrzebach, na pewno pokazałabym bibliotekę z pasją, czyli bibliotekę dla młodzieży, gdzie 90% oferty działań tworzone jest właśnie przez użytkowników, czyli właśnie przez młodzież. Warto też powiedzieć o mniej typowych usługach, które realizowane są przez nasze biblioteki, bo z pewnością takie są. W naszej bibliotece jest to na przykład wypożyczalnia rowerów cargo albo to, że do biblioteki można przyjść z kartą mieszkańca, a przygotowujemy się do tego, żeby również czyniąc tę przestrzeń publiczną bardziej przyjazną, żeby te karty mieszkańca można było również odbierać w bibliotekach. To, co robimy w ramach dostępności, opowiadamy o wszelkiego rodzaju rozwiązaniach, które dają nam możliwość poszerzenia dostępności naszych usług. W tym przypadku są to oczywiście wrzutnie czy książkomaty, w jaki sposób, w ten sposób jakby no ta możliwość korzystania z biblioteki jest przedłużona poza godziny tradycyjnej pracy i też, co warto podkreślać, myślę, że nie działo się to tylko i wyłącznie w mojej bibliotece, przypominamy naszym samorządowcom, że angażujemy się nie tylko w rzeczy, które są typowe dla naszej działalności albo w budowanie społeczności lokalnej, ale też w różnego rodzaju akcje specjalne, chociażby to, co, bo to się wszystko wydarzyło w zeszłym roku, to, że w naszym przypadku byliśmy punktami dystrybucyjnymi darmowych maseczek dla mieszkańców i autentycznie w ciągu tygodnia rozdaliśmy 400 tysięcy maseczek. Więc to też pokazuje, w jaki sposób biblioteka jest częścią organizmu miejskiego, czy częścią miejscowości i w jaki sposób te potrzeby społeczności są przez nas realizowane. Że często wychodzimy po prostu im naprzeciw. Kolejna rzecz to jest zaktywizowana przez działania rewitalizacyjne społeczność Gdyni. Tu z pewnością mówiłabym o edukacji nieformalnej, ponieważ w ten sposób ten cel realizujemy w bibliotece. Edukacji nieformalnej, czyli stawianiu na to, w jaki sposób pomagamy ludziom rozwijać ich potencjał, bazując na różnego rodzaju działalności. Tutaj ten slajd potraktowałam bardziej przekrojowo. Natomiast tutaj już jest konkretna rzecz, którą robimy dla mieszkańców, która też świetnie się wpisuje na nowych mieszkańców Gdyni, pozwalając im dzięki temu, że funkcjonuje biblioteka, rozwijać swoje umiejętności językowe. To są lekcje języka obcego polskiego dla obcokrajowców. I z pewnością, gdybym teraz wygłaszała tę prezentację, gdybym miała możliwość rozmowy o tym, znaczy gdybym w tej chwili musiała o tym mówić, to mówiłabym również o tym, że jest teraz znacznie większe zapotrzebowanie na te lekcje, a ponieważ w bibliotece realizowane one są bardzo dobrze, uczestnicy są naprawdę zadowoleni, to z pewnością chciałabym, żeby tych lekcji odbywało się więcej.
co wiąże się z dodatkowym finansowaniem. I tutaj przy tym przykładzie chciałam wam powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, że w rzecznictwie ważna jest szybka reakcja na to, co się dzieje wokół nas. Ważne jest, żeby w momencie, kiedy występuje jakaś potrzeba w społeczności, żeby biblioteka sama z własnej inicjatywy, bibliotekarze, ludzie w niej pracujący sami z własnej inicjatywy przedstawiali rozwiązania na konkretny problem. Tak jak tutaj, nie mamy, mamy u siebie uchodźców, jest kryzys humanitarny, to co robimy w naszej bibliotece, tu konkretne przykłady z Gdyni, obsługujemy punkt na dworcu, po prostu biblioteka jest za to odpowiedzialna, czyli przyjmujemy nowych potencjalnych mieszkańców Gdyni, dystrybuujemy materiały informacyjne, organizujemy lekcje języka polskiego, przygotowujemy się do organizowania rzeczy związanych z takimi klubami konwersacyjnymi, bo ta potrzeba nauki języka jest bardzo mocna i my na nią odpowiadamy, ale też robimy drobne rzeczy, na przykład oklejamy klawiatury cyrylicą, żeby osoby, które chcą korzystać z naszych komputerów, z naszego internetu, osoby z Ukrainy, uchodźcy, mogli robić to wygodniej, korzystając z własnego alfabetu. Ja to zrobiłam już, to znaczy w tym sensie, że ja informuję o tym, co robimy, i też bardzo ważna rzecz, nie należy się w żaden sposób bać tego, żeby mówić o tym, co robi biblioteka dla lokalnej społeczności. Nie czekać, aż nas ktoś zapyta, tylko po prostu o tym mówić, informować. Tu nie chodzi o to, żeby budować w żaden sposób swoją pozycję, swoją markę na tym, że jak w tym przypadku, tym nieszczęściu, które spotkało uchodźców, ale żeby pokazać, że my naprawdę jesteśmy w stanie na to reagować i naprawdę jesteśmy w stanie nieść realne rozwiązanie i realną pomoc. Także to taki wtręt przy tym slajdzie, ale też tutaj rzecz, która jest związana z taką podstawową działalnością biblioteki, w tym przypadku mówiąc o tej edukacji nieformalnej, wskazują, że jak bardzo współdziałamy z naszymi użytkownikami i nie tylko budując tą ofertę edukacji nieformalnej, na przykład tworząc te kolekcje na życzenie czytelników, tak jak tutaj podaje przykład Biblioteka Ratownika Medycznego, co fajne, dostaliśmy na to jeszcze dodatkowe środki z Rady Dzielnicy, jednej dzielnic Gdyni, która uznała, że właśnie biblioteka będzie świetnym miejscem na to, żeby ludzie, którzy kształcą się w tym kierunku, mogli korzystać z książek, które zazwyczaj są niedostępne, i w ten sposób wspólnie ze społecznością, ale również z samorządem kształtujemy tą ofertę biblioteki. Ostatni cel, który chciałabym tutaj wam pokazać, to jest Gdynia rozpoznawalnym miastem kreacji, i tutaj z pewnością mówiłabym o tym, w jaki sposób wychodzimy z biblioteki z naszą ofertą kulturalną, budując, pokazując, że nasze działania wpływają również na markę naszego miasta, tak? Że Gdynia kojarzy się latem z plażą, natomiast nie jest to tylko i wyłącznie wypoczynek, ale również oferta kulturalna, którą dla turystów i dla mieszkańców, czyli w naszym przypadku przystań książki, że odpowiadamy za Nagrodę Literacką Gdynia, bo to jest bardzo ważne dla mojego samorządu, więc ja tutaj po prostu mówię o tym, jak to wygląda właśnie szczególnie w kreowaniu wizerunku Gdyni jako miasta związanego z literaturą i kulturą, w jaki sposób biblioteka realizuje te cele i jak to jest tak naprawdę z tą podstawową działalnością biblioteki. I to zdjęcie jest tutaj celowe, no bo jest tak, że mamy przyjaciół w Radzie Miasta, mamy przyjaciół we władzach samorządowych, ale są również osoby, które uważają, że biblioteki są kompletnie niepotrzebne. Więc tutaj akurat pokazuję zdjęcie z otwarcia jednej z naszych filii. Naprawdę była taka kolejka, więc uważam, że to zdjęcie jest bardzo fajne, ale mówię o tym, o tej naszej podstawowej działalności, nie w taki sposób, nie podając konkretnych danych, chociaż oczywiście należy być przygotowanym na to, żeby powiedzieć o tym, jak to
czytelnictwo wygląda, ale pokazuję korzyści, które odnoszą nasi czytelnicy, korzystając z biblioteki. No, chociażby jak dostęp do platformy Legimi i zobaczcie, że 7200 osób w ciągu ostatniego roku mogło skorzystać z tej platformy, oszczędzając 12 zł miesięcznie, ponieważ tyle kosztuje abonament, więc można bardzo łatwo przeliczyć, jakie te oszczędności czytelnik dzięki korzystaniu z biblioteki poczynił. Mówiąc o wypożyczeniach, podajemy kwotę, że rekordowy czytelnik zaoszczędził 2,5 tysiąca złotych. A mówiąc o ekologii w bibliotece albo o tym, dlaczego warto korzystać z biblioteki, nie, z wypożyczania, tak? Czyli z tego, co się teraz wiąże przecież z wymianą różnego rodzaju dóbr, tudzież ruchem zero waste, to, że rekordowy egzemplarz w ubiegłym roku wypożyczony był 75 razy, ta sama książka, co oznacza, że w pewnym sensie środowisko zaoszczędziło sobie 74 konkretnych egzemplarzy książki, czyli no mniej jakby to środowisko zostało zanieczyszczone. Mówiąc też o takich danych, warto wspomnieć, to tylko przypominam, bo na pewno to wiecie, że podajemy te dobre dane, podajemy dane w taki sposób, podajemy dane prawdziwe, absolutnie nie zachęcam tutaj do podawania jakichś fałszywych rzeczy, natomiast podajemy je w taki sposób, żeby te dane przedstawiały nas po prostu w dobrym świetle. To jest taka zasada, o której warto pamiętać. Jeżeli tak jak w przypadku mojej biblioteki w zeszłym roku w związku z pandemią spadła nam liczba czytelników, to ja oczywiście mówię o tym, że spadła nam liczba czytelników, natomiast to, co jest pozytywne, to to, że ci ludzie, którzy wypożyczali, przeczytali znacznie więcej książek niż w ubiegłym roku, co oznacza, że ci ludzie, którzy z nami zostali, korzystali intensywniej z naszych usług. Więc też tutaj tylko chciałam zwrócić uwagę na to, że przy takiej prezentacji warto pomyśleć o tym, o pozytywnych aspektach naszej działalności. O tak. No i warto też powiedzieć o użytkowniku. W przypadku mojej biblioteki statystyczny użytkownik to jest osoba dorosła. Podaję tu konkretne dane dotyczące jakby obrazu tego naszego czytelnika. Ze statystyk wynika również, że jest to kobieta, bo mamy podział na płeć. Dowiedziałam się o tym, przygotowując tę prezentację. Natomiast statystyka to nie wszystko, bo warto też zawsze podkreślić, że ci nasi użytkownicy to są również osoby, które jakby nie mieszczą się w tym statystycznym, najczęściej przychodzącym do biblioteki użytkowniku, bo jest to też Lilka, która korzysta z biblioteki z pasją, interesuje się nowymi mediami i pokazuje i bardzo chętnie korzysta z tego, co dla młodzieży przygotowujemy, a ostatnio właśnie brała udział w konkursie fotograficznym i również pan Wojciech, który przychodzi do biblioteki razem ze swoją wnuczką, odwiedza nas regularnie, uczestniczy w spotkaniach poświęconych podróżom, a wypożycza przede wszystkim kryminały. Tutaj chodzi o to, żeby też pokazać, że nasi użytkownicy to nie są użytkownicy statystyczni, to są konkretni mieszkańcy naszej gminy, konkretni mieszkańcy, którzy osiągają konkretne korzyści z tego, że biblioteka realizuje swoje działania, a tak jak mówiłam na początku, mieszkańcy to są wyborcy i głos mieszkańców jest znacznie bardziej słyszalny niż głos dyrektorki, dyrektora biblioteki czy pracownika. Po prostu w tym momencie oni stają się naszymi rzecznikami. Na sam koniec takiej prezentacji też warto pokrótce omówić swoje najbliższe plany. Budując plan rozwoju biblioteki, też nad tym pracujecie, więc warto wyciągnąć to, co jest dla Was najważniejsze, ale też co jest ważne dla gminy, czyli dopasować to, bo pamiętajcie, że my nie musimy tutaj mówić o wszystkim, co robimy, tylko właśnie sobie wybrać te rzeczy. Tutaj są akurat cele, które są ważne dla
Gdyni, czyli ta dostępność, polityka integracji migrantów, ekologia, to są te tematy, które są ważne dla mojej gminy, natomiast właśnie ten rozwój i żeby tworzyć te przestrzenie przyjazne przestrzenie publiczne, dlatego ja tutaj wymieniam rzeczy, które my w tym kierunku będziemy robić i te plany są realizowane, tutaj pokazuję zdjęcie i mogłabym opowiedzieć o nowej bibliotece, która jest już w budowie właśnie w przystani Widna, gdzie znowu będziemy łączyć te różnego rodzaju usługi, żeby mieszkańcy mieli lepszy dostęp w jednym miejscu do kilku rzeczy. Dlaczego ta biblioteka jest taka ważna? Ponieważ będzie świadczyć usługi dla co najmniej 3 dzielnic. Jak ona będzie wyglądała, co się tam będzie działo. I to jest właściwie koniec tej mojej prezentacji. Ja tutaj, zobaczcie, mówiłam blisko 45 minut, natomiast normalnie trwałoby to znacznie krócej, bo mówiłabym o tych konkretnych rzeczach, mówiąc to do konkretnego odbiorcy. Tu chciałam wam jeszcze, i mam nadzieję, że chociaż trochę mi się to udało, pokazać jaki ten background, po co w ten sposób przedstawiać działalność biblioteki. Nie ma tutaj niczego odkrywczego. Ważne jest to, żeby być proaktywnym, to znaczy, żeby nie bać się mówić o działalności biblioteki, żeby jednak pomyśleć o tej bibliotece jako instytucji funkcjonującej w konkretnym organizmie, w konkretnym miejscu, w konkretnym samorządzie, dla konkretnych użytkowników. Pamiętać o tym, żeby podawać rzeczy związane, cytować tych naszych użytkowników i pokazywać, w jaki sposób my reagujemy na ich potrzeby i jak potrafimy zareagować szybko, niekoniecznie szybko i mądrze na to, na otaczającą nas rzeczywistość i te wyzwania, które są wokół tego, i pokazać, że mamy naprawdę perspektywę rozwoju. Także oczywiście na zakończenie tutaj w przypadku, będziecie mieli to w szablonie, jest informacja o FRSI i o Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Programie Rozwoju Bibliotek, ale też warto jest pokazać to, w jaki sposób, jaką daje nam korzyść z rozwiązania. O, proszę bardzo, dobra, mogę patrzeć jednocześnie na czat, jakie korzyści daje nam uczestnictwo w tym programie i po prostu budowania swojej pozycji, swojej biblioteki jako instytucji, która właśnie jest nowoczesna, ale działająca zawsze na... odpowiadająca zawsze na potrzeby mieszkańców. Jeszcze Martyna, tylko chciałabym pokazać, bo w momencie, kiedy przekazany zostanie Państwu właśnie ta prezentacja i slajdy, które możecie używać, to tutaj Asia przygotowała różnego rodzaju slajdy, które możecie wykorzystywać tak jak chcecie, one są w PowerPoincie, prawda? Więc myślę, że w programie, w którym dysponujecie, więc tak, żeby tą prezentację sobie ubrać, to po prostu jest mnóstwo rzeczy, które można wykorzystać, budując swoją opowieść, właśnie na przykład do planu rozwoju biblioteki. To jest takie zdanie, które towarzyszy programowi, różnego rodzaju ramki, żeby przedstawić zespół biblioteki, różne sposoby przedstawienia działania, przestrzeni, także tych materiałów jest naprawdę, naprawdę sporo, ja je po prostu tylko tak przelecę, że macie gotowy materiał do tego, żeby po prostu stworzyć taką opowieść o swojej bibliotece, wykorzystując te gotowe schematy. Także tak to wygląda. I to jest wszystko, co ja miałam Państwu do powiedzenia, natomiast bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania i się podzielę i naprawdę zachęcam do tego, żeby to rzecznictwo ćwiczyć, bo ćwiczenie czyni mistrza, po prostu trzeba ćwiczyć i nie można się poddawać, bo może na początku nie być
znaczy możemy uważać, że nie odnosimy żadnych sukcesów, ale najważniejsze jest to budowanie relacji, ten ciągły kontakt z osobami, na którym, które decydują po prostu o naszym bycie, bo co tu dużo gadać, biblioteki samorządowe są zależne od samorządów i też budowaniu swojej pozycji właśnie jako tej instytucji, która służy mieszkańcom. Dziękuję i tak jeszcze tylko po prostu pokażę te slajdy. Bardzo, bardzo dziękuję, Natalia. Ja mam taką nadzieję, że ta prezentacja Natalii zachęciła Państwa do tego, żeby po pierwsze praktykować rzecznictwo, tak jak Natalia wspomniała, ale po drugie również, żeby sięgnąć do materiałów, które przygotowaliśmy dla Państwa. I ja teraz pozwolę sobie podsumować, czekając jednocześnie na pytania na czacie, więc jakby proszę wykorzystać ten czas jakby mojego podsumowania na wpisywanie pytań do Natalii. Tak jak Natalia wspomniała, to co otrzymają Państwo od nas w najbliższym czasie, to jest szablon prezentacji, ten, który teraz jest wyświetlany, z takimi pustymi polami, z których mogą Państwo korzystać, konstruując swój przekaz rzeczniczy w postaci prezentacji PowerPoint, ale otrzymają Państwo również dwa przykłady tych prezentacji na przykładzie Biblioteki Gdynia, przygotowany przez Natalię. I jeden z tych przykładów to będzie ten, który Państwo dzisiaj widzieli, czyli taka prezentacja wizerunkowa opowiadająca o tym, jak funkcjonuje biblioteka i na jakie potrzeby społeczności lokalnej ona odpowiada, realizując cel strategiczny danej gminy. A drugi przykład prezentacji rzeczniczej, który Państwo otrzymają, to będzie prezentacja problemowa, o której wspomniała również Natalia, czyli pokazująca, jak argumentować konkretne potrzeby użytkowników i biblioteki, która chce na nie odpowiadać, właśnie pokazując działalność biblioteki. W związku z tym proszę się spodziewać jakby trzech plików, dwóch przykładów i jednego szablonu. Widzę, że pojawiły się pytania. Ja je zaraz zacznę wyświetlać. Pozwolę sobie natomiast tylko jeszcze, Natalia, ty masz szansę już je przeczytać na czacie i się do nich przygotować. Natomiast ja sobie jeszcze pozwolę tylko przypomnieć, że mają Państwo do dyspozycji różne materiały przez nas przygotowane. W skład tych materiałów wchodzi między innymi kurs e-learningowy, który jest dostępny przez wirtualny segregator czwartej rundy PRB. To jest kurs poświęcony rzecznictwu, stricte rzecznictwu. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby do niego zajrzeć. Kolejny materiał to jest podręcznik rzecznictwa pod tytułem Docenić bibliotekę. I również temu podręcznikowi towarzyszyła seria nagrań, seria rozmów, które są dostępne na kanale YouTube. I ja za chwilę wszystkie te linki do tych materiałów Państwu wkleję w czat, a w międzyczasie wyświetlam już kolejne pytania. Najpierwsze pytanie jest pytaniem technicznym, czy prezentacja z dzisiejszego webinarium będzie zamieszczona w wirtualnym segregatorze? To już odpowiedzieliśmy, że tak, że będzie. Kolejne pytanie, również jakby takie organizacyjne od pani Katarzyny, to kto u Państwa zajął się tłumaczeniem regulaminów i prowadzeniem kursów dla obcokrajowców? Natalia, no. To jest tak, że już mówią, jeśli chodzi o tłumaczenie regulaminów, robiliśmy to dwutorowo. Część dokumentów tłumaczyliśmy, ponieważ mieliśmy środki z projektu, więc tłumaczyliśmy przez biuro tłumaczeń profesjonalne, a część regulaminów i te wszystkie informacje, które teraz się dzieją, to co robimy na bieżąco, korzystamy z naszej wolontariuszki, bo mamy to szczęście, że mamy wolontariuszy z IWS-u u siebie w bibliotece i mamy Darynę, która przyjechała do nas z Ukrainy, więc ona nam to robi. Natomiast powiem tak, wczoraj mieliśmy spotkanie akurat tutaj z naszą Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku, gdzie zostały podane bardzo przydatne linki, gdzie takie tłumaczenia można uzyskać, bo też robią to różnego rodzaju fundacje. Z tego co wiem, to również Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podawała linki do miejsc, gdzie można właśnie takie, tak jak przynajmniej Monika nam wczoraj mówiła, gdzie można te rzeczy tłumaczyć. I no i pozostaje zawsze też translator Google. To jest wiem, rzecz, która nie zawsze jest bardzo dobra, ale sektor 3.0 opracował też taką instrukcję, jak fajnie z tego translatora korzystać. No myśmy to po prostu zrobili za pomocą wolontariuszki, ale też mieliśmy pieniądze z projektu Biblioteka dla każdego, właśnie, który
dzięki czemu przetłumaczyliśmy większość tych naszych dokumentów. Bardzo Ci dziękuję. Wkleiłam w międzyczasie pierwszy link, a kolejne pytanie to jest pytanie od Pani Katarzyny. Czy biblioteki uczestniczące w czwartej rundzie będą swoją prezentację robiły na tym szablonie? To jest szablon dla Państwa. My go przygotowaliśmy po to, żeby Państwu pomóc w tych działaniach rzeczniczych, bo też przypominam, że jednym ze zobowiązań związanych z uczestnictwem w czwartej rundzie jest to, że pod koniec programu będą Państwo uczestniczyli, bądź wręcz zorganizują spotkanie dla samorządu lokalnego i zaprezentują swoją bibliotekę, również efekty jej udziału w czwartej rundzie programu rozwoju bibliotek. W związku z tym z tego szablonu mogą Państwo skorzystać, ale nie muszą, jeżeli mają Państwo inny własny sposób na przygotowanie i przeprowadzenie tej prezentacji rzeczniczej. Nie, ja nigdzie nie umieściłam tej prezentacji, ona była robiona specjalnie dla Państwa. My robiąc takie materiały rzecznicze, co roku wydajemy raport na temat działalności biblioteki i umieszczamy go w PDF-ie na naszej stronie, ale też ja osobiście dostarczam ten raport do prezydenta, tudzież wiceprezydentów i do Rady Miasta. Jeżeli wejdziecie Państwo na stronę bibliotekagdynia.pl, to tam na dole, gdzie jest informacja o bibliotece, umieszczamy właśnie te raporty. To jest po prostu, tak jak mówię, no, sprawozdania musimy robić wszyscy, natomiast takie materiały jak tego typu prezentacja, czy właśnie coś w rodzaju raportu, wizualnie interesujące i też, też mające znacznie mniej treści niż sprawozdanie, warto sobie przygotować, żeby po prostu mieć taki swój materiał, który można po prostu komuś podać. To było robione specjalnie dla Was. Ja takie prezentacje robię w momencie, kiedy jestem zapraszana właśnie, żeby opowiedzieć o bibliotece na komisjach Rady Kultury, czy na Komisji Kultury, czy właśnie u prezydenta, czy przed całą Radą Gminy. Ja zachęcam do zadawania kolejnych pytań. Mamy jeszcze 3 minuty do końca webinarium i to jest ten czas jakby dla Państwa. Ja widzę, że na czacie wymieniają się Państwo również linkami. W związku z tym no, dla tych, którzy chcą z nich skorzystać, to zachęcam właśnie do kopiowania ich z czatu. Natalia, ja mam do Ciebie pytanie, czekając być może na kolejne pytania Państwa. O jakiś jeden wasz taki spektakularny sukces rzeczniczy? Czy jesteś w stanie opowiedzieć jakąś taką historię, gdzie wykorzystaliście narzędzie rzecznicze i to się udało? Spektakularny sukces rzeczniczy? Powiem tak, dla mnie taką jakby potwierdzeniem tego, że te działania rzecznicze, które prowadzę w stosunku do samorządu i które prowadzimy wszyscy w stosunku do samorządu, taki efekt tego, ja naprawdę poczułam, że faktycznie coś się zmieniło, bo to też chodzi o to, żeby się zmienił sposób postrzegania biblioteki w samorządzie, to było to, kiedy w filmie promocyjnym i to naprawdę nie było żadnej jakby działania z naszej strony. W filmie promocyjnym, który został nakręcony w Gdyni, dotyczącym tego, żeby płacić podatki w Gdyni, była informacja o tym, że warto płacić te podatki w Gdyni, między innymi po to, żeby były super drogi, ale też, żeby powstawały kolejne piękne biblioteki. I to naprawdę było coś takiego, gdzie pierwszy raz zauważyłam tą zmianę i to, że to, co my robimy, te działania wszystkie, które robimy, faktycznie są zauważalne. A druga rzecz też taka, bo ja jakby patrzę na to pod kątem, czy te moje działania mają przełożenie na samorząd w ten sposób. Druga rzecz, która też pokazała mi, że to się wszystko zmieniło, była w momencie, kiedy byłam na jakiejś tam rozmowie z prezydentem i był też wiceprezydent i on powiedział, że miarą nowoczesnego miasta jest to, w jaki sposób, jakie są jego biblioteki. Czyli też zobaczcie, jakby zmienia się ta perspektywa postrzegania tej mojej instytucji
na taką, która faktycznie jest niezbędna w tej tkance miejskiej i faktycznie odpowiada na to, czego potrzebują ludzie. A jeśli chodzi o samych użytkowników, czyli takie kampanie, w które zaangażowaliśmy naszych czytelników, no to właśnie były te wszystkie rzeczy związane z warsztatami partycypacyjnymi, bo to, co pokazywałam, to jedno zdjęcie, to było tylko jeden z takich warsztatów, ale przy projektowaniu na przykład miejsca dla młodzieży w jednej z filii też projektował ten pokój, znaczy to miejsce też projektowali sami młodzi ludzie i to zostało wykonane i potem było to pokazywane jako przykład właśnie takiego działania, gdzie biblioteka to faktycznie ludzie i że ci ludzie są u nas najważniejsi, są ci, co u nas pracują i ci, co do nas przychodzą. Bardzo Ci dziękuję. Minęła godzina 12, w związku z tym też nasz czas dobiegł końca. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym webinarium. Mam nadzieję, że ono było inspirujące do działania dla Państwa i zachęcam do tego działania. A jak już Państwo będą mieli efekty tych działań, to proszę się z nami nimi podzielić. Bezpośrednio albo na portalu Labib, albo w jakikolwiek inny sposób. Jesteśmy bardzo ciekawi tego, co się Państwu udaje. Również dzięki temu, że uczestniczą Państwo w czwartej rundzie programu rozwoju bibliotek. Alia, bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że to było przydatne i naprawdę zachęcam do tego, żeby zaangażować się w rzecznictwo, bo to pomaga.